www.radio90.pl. Góry zapraszają, Beskidy zapraszają na szlaki. Od poniedziałku można wchodzić już do lasów, można oddychać pełną piersią. Goprowcy też zapraszają w Beskidy? No nie do końca tak. To znaczy rzeczywiście od minionego poniedziałku mamy pewne już poluzowanie, jeżeli chodzi o możliwość poruszania się. W szeroko oczywiście rozumianym jak gdyby tym pojęciu. Góry, chciałem tylko przypomnieć, podkreślić, one nigdy nie były zamknięte, bo szlaków nikt nie zamykał, natomiast były zamknięte szlaki, które przebiegały przez Agencję Lasów Państwowych, bo był po prostu zakaz wstępu do lasu i były zamknięte szlaki, które są na terenie, na terenach parków narodowych i te rzeczywiście były zamknięte, natomiast wszystkie pozostałe były otwarte. Od poniedziałku te obostrzenia dotyczące lasów państwowych zostały zniesione. Niektóre parki też otworzyły, że tak powiem, swoje szlaki, w tym park Babiogórski, który znajduje się na terenie Grupy Beskidzkiej GOPR. Natomiast to wcale nie oznacza, że my zapraszamy do tego, żeby tłumnie i rodzinnie zacząć wędrować po górach, tak jak to zazwyczaj robiliśmy o tej porze. Chociażby po to, żeby pooglądać pięknie przebijające się krokusy, tak? No dlaczego? Pamiętajmy, co w tym takiego strasznego? Pięknie jest w Beskidach o tej porze roku. Nie, jak najbardziej. Ja nie, w żaden sposób nie chcę. To nie jest tak, że my nie zapraszamy. Natomiast raczej w chwili obecnej to wygląda tak. Trzeba było jeszcze poczytać, bo codziennie mamy po kilkanaście telefonów ludzi, którzy pytają, czy można iść w góry. Odpowiadamy, tak, można. Natomiast trzeba na pewno skonfrontować to z przepisami o przemieszczaniu się, bo wiemy z kolei, skądinąd, że służby porządkowe, no w tym policja, kontrolują turystów, szczególnie takich, którzy na przykład przyjadą gdzieś z odległych terenów. Nie wiem do końca i nie wypowiadam się, bo my nie jesteśmy od tego, żeby interpretować przepisy, jesteśmy od ratowania. Jeżeli ktoś ulegnie wypadkowi, to się po prostu zbieramy i jedziemy. Natomiast no wiemy, że są takie sytuacje na przykład w Bieszczadach, bo rozmawiałem z naczelnikiem wczoraj z Bieszczad, gdzie pojawiali się turyści z Rzeszowa i okej, po górach, tak jak mówiłem, można chodzić, szlaki są otwarte, czy Agencja Lasów Państwowych pozwoliła się poruszać, ale z kolei wiem, że nasi stróże prawa no, dopytują się, dlaczego rodzinnie i tłumnie ludzie wybierają się na tego typu wycieczki. No, wydaje mi się, że w chwili obecnej chyba nie jest to jeszcze do końca możliwe. Mówię, jak gdyby wynika to z innych przepisów. I rozumiem, czyli mieszkańcy powiatu cieszyńskiego mogą bez problemów wejść w Beskidy, a mieszkańcy na przykład Wodzisławia Śląskiego, tu już policjant mógłby zadać im pytanie. Panie Janie, tak jak mówię, to nie do mnie należy interpretacja, ale pewnie trzeba by było się zagłębić i zadzwonić jeszcze w inne miejsce. Rozumiem. Dobrze? Panie Pamiętajmy też jeszcze o tym, że tak, wszystkie schroniska nadal są zamknięte i wszystkie wyciągi te napowietrzne, czy to gondolowe, czy krzesełkowe, też są pozamykane. Także pozostaje nam oczywiście wędrowanie tylko pieszo. Rozumiem. Pomimo, że jest mniej tych osób w górach na szlakach, też zdarzają się interwencje i musicie jechać pomagać. Dokładnie właśnie w chwili obecnej trwa akcja w rejonie Romanki, gdzie turystka zgłosiła uraz stawu skokowego, więc koledzy siedli w karetkę i pojechali w góry, żeby ją zewakuować. A chciałem właśnie zapytać, no, na terenach nizinnych, piękna wiosna, słońce, ciepło, jak to wygląda w górach, jakie są szlaki, czy są bezpieczne? To znaczy tak, pamiętajmy o tym, że jeszcze mimo wszystko trwa zima, w górnych partiach wysokich gór, tutaj mam na myśli Pilsko, które leży na terenie Grupy Beskidzkiej i Babia Góra, jeszcze mamy trochę śniegu, tam od 0 do 40 cm. Czasami to są płaty, czasami tego śniegu jest troszkę więcej. Więc warunki są, powiedzmy, od dobrych do trudnych. Tak? Miejscami będą trudne, miejscami dobre. Zdarzają się tutaj oczywiście też już bardzo dobre, czyli szlaki są suche, bezpieczne. Pod tym względem jak gdyby nie ma problemu. No, w końcu mamy za chwilkę, no, mamy w ogóle wiosna, za chwilę maj, także trudno jakby się dziwić, żeby były jakieś inne warunki. Dokładnie. Panie Marcinie, jeszcze na koniec jedno pytanie. Wy pomagacie osobom, które no, mają problem w górach, turyści zazwyczaj, narciarze w zimie powiedzmy, ale pomagacie też osobom, które na co dzień mieszkają w trudno dostępnych terenach. Pomagacie chociażby służbom medycznym w dotarciu do takich osób. Wy też musicie zadbać o swoje bezpieczeństwo. Na waszym profilu na Facebooku widziałem a goprowców w specjalnych kombinezonach. Też jesteście w takie maseczki i kombinezony wyposażeni.
Tak, słusznie Pan zauważył, że współpracujemy tutaj bardzo ściśle z zespołami ratownictwa medycznego. Wszędzie tam, gdzie oni nie są w stanie dotrzeć tymi swoimi karetkami, ja to nazywam niezinnymi, oferujemy jak gdyby naszą pomoc i rzeczywiście ostatnio braliśmy udział w takiej, no nie tyle akcji, co pomocy w dotarciu do osoby, która gdzieś tam wysoko sobie mieszka w pięknym i odludnym terenie, ale niedostępnym dla karetki naziemnej, bo tak one się nazywają. I rzeczywiście przebieraliśmy się, dlatego że podejrzenie było u tej osoby, podejrzenie oczywiście, niepotwierdzone na szczęście, zakażenia. Dysponujemy, w związku z tym, że rzeczywiście wykonujemy takie, no nie powiem usługi, ale współpracujemy, jesteśmy przygotowani także na to, żeby zabezpieczyć naszych ratowników w ten sprzęt ochrony indywidualnej, czyli w kombinezony, maseczki, gogle, przyłbice, to wszystko, co każdy ratownik medyczny, który w chwili obecnej działa na terenie Polski, posiada. Dziękuję panu bardzo za rozmowę, czyli Beskidy zapraszają, goprowcy mówią uważajmy, jak wszędzie z głową podchodzimy do tych spraw. Bardzo dobrze, o to nam właśnie chodzi, żeby to planować rozważnie i mieć na względzie wszystko to, co jeszcze jednak się dzieje wokoło i zachowywać te wszystkie zasady, jakimi się kierujemy normalnie w nizinach. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia.